końcu udało nam się odnaleźć zaginiony skarbiec rodziny Hindenburgów. Jak wrażenie? No żal taki trochę, że taki ładny dworek, a tylko ruiny pozostały po nim. No ale teraz widzisz, znasz miejsce czy pochodzenie tej monetki, którą znalazłem w lesie. No to fakt. O kurwa, znaczy... Wytniemy. Żeton i to jeszcze... Zaraz zobaczę dokładnie skąd, na szybkiego wam pokażę ten żeton. Jedyneczka. Witajcie kochani na kanale Odkrywca Historii. Witamy was serdecznie. Dzisiaj udaliśmy się na miejsce, gdzie kiedyś stał stary dworek. Oglądajcie nas do końca. Spodziewamy się tu bardzo dużo ciekawych rzeczy. Otwarcie poszukiwań piękne. Zobaczcie. Moneta. Jeszcze nie wiem, co to jest. Za chwilkę to przeczyścimy. Natomiast zanim to zrobimy, podejdziemy do Ewelinki, bo coś tam znalazła. Nic specjalnego, obrączka ptasia. No zawsze coś, nie? Pozwolę ci przeczyścić oto tą pierwszą moją monetkę, którą znalazłem. Czekaj, bo ja w tych rękawiczkach wielkich się odnaleźć nie mogę. Ja ściągnę, zaraz zobaczymy. Może bardziej pomogę, co? Taram. Nie wiem. Czekaj troszkę. Spa. Cierpliwości. Jak na myjni działasz. Ciekawy jestem też. Ja też. Co to jest? Za nie mówiłem. Że? Co to jest? Czekaj, nie widzę jeszcze. Teraz pokaż. Zobacz. Nie wiem, czy to kamera dobrze oddaje. 1 złoty, kochanie. Widzisz? Weź, a ja już myślałem, że to coś... grubszego, no teraz widzę. Teraz jak przeschło, to widać dokładnie. Ble. No ale a z drugiej strony zobacz. Pierwszy dołek. I szczęście masz. Przeczyścimy jeszcze tutaj. Nie widać dokładnie, który rocznik. W domu sobie na spokojnie to przeczyścimy, nie? Gratuluję obrączki. Gratuluję monety. Mordka mi się też cieszy. Zawsze coś. Ukochana woła, trzeba... szybko biegnąć, zobaczyć co ona tam znalazła, bo to nie przelewki. Skupiona, chwal się. A jak głęboko było. Co to jest? A jeden fenik, 1900, który? To jest ten cynkowy wojenny. Ja tu nie widzę. A się zdyszałem, bo krzyknęłaś, jakbyś skarb znalazła. A w tych okolicach wiesz, że było zawsze ciekawie, nie? Jest. Legendy tutaj biorą górę. Miałam taki słabiutki sygnał, a on wie, a podkopię. Zobaczcie w jakim dołku tutaj. No. A pokażmy jeszcze tą monetę. Tak wygląda, jeden fenik. Zobaczymy z drugiej strony, który to rocznik, o ile będzie widać. Lipa, nie widać. Oddaję i szukamy dalej. Szukamy dalej. Hasło. Odzew. Hasło. Spójrzcie, jakie to jest ponuro na tych bagniskach. Ponuro? Jaki sygnał jest to? Jak już mam włączoną kamerę, to zobaczymy, co tam ciekawego. Powiem ci, że takie miejsca, jak teraz tutaj kopiemy, takie ponure, kojarzą mi się z taką pewną historią. Nie wiem, czy słyszeliście o takiej historii o skarbie Samsonowa. Jakieś 20 lat temu, jak jeszcze nie było internetów, prasa pisała, że w tych lasach, w okolicach Wielbarga, gdzie odbyła się bitwa, ta najsłynniejsza bitwa pierwszowojenna, gdzie Niemcy tłukli się z Ruskimi, w momencie, kiedy Niemcy zakliszczyli Ruskich w okolicach Tannenbergu, Samsonow, czyli dowódca oddziałów rosyjskich, wraz z 5 rangowymi oficerami, mieli cały skarb złoty pułkowy. Ten skarb miał być częścią żołdu,
były tam też prawdopodobnie złote odznaczenia, przewieźć w okolicy Wielbarga i zostać zatopiony w jakichś bagnach. W jakichś tam dramatycznych okolicznościach to się wydarzyło. Natomiast wracając do tego, co mówiłem na początku, mój znajomy zaprosił mnie na poszukiwania. No, tropem jakby skarbu Samsonowa mieliśmy udać się w te miejsce i znaleźć ten skarb. Mój znajomy zaprosił mnie i jeszcze swojego przyjaciela, z którym dzień wcześniej pił wódkę, jadł kiełbaski. W momencie, kiedy po jakichś tam poszukiwaniach dłuższych dotarliśmy do takiego miejsca jak tutaj, no okazało się, że jedna z tych osób znalazła spurchniałe srebrne monety. Wyobraźcie sobie, że te monety spowodowały to, że oni się zaczęli bić między sobą. Wtedy tak sobie skojarzyłem, że to jest chyba troszkę tak nie za bardzo nienormalne, gdzie dwóch przyjaciół razem na poszukiwaniach tłuką się o jakieś srebrniki, które były w ogóle spurchniałe, źle to wyglądało. I wtedy u mnie zrodziło się powiedzenie, że magia krążka robi z człowieka wszystko. A teraz człowiek, mając to na uwadze, podchodzi z dystansem do pewnych rzeczy na poszukiwaniach. O, jest tutaj. Jest. Zobaczymy, co mamy. Historie historiami, a tam coś się życie błyska. Życiem. Pyk, pyk, krążek. Zaraz zobaczymy, co to. Ściągnę rękawiczkę. Ja jeszcze nie widzę. Nie wiem, czy to widać na kamerze. Też nie. Też nie? Coś się błyszczy. O, a to jest to jednostronne, bo z tej strony nie widzę napisów. Z tej strony coś jest. O kurwa. Znaczy... Wytniemy. Żeton. I to jeszcze... Zaraz zobaczę dokładnie skąd. Na szybkiego wam pokażę ten żeton. Jedyneczka. Dobra, muszę czytać to. Czytaj. Zobaczymy. Dom, czyli żeton. Dom. Dominium Neudeck. Ogrodzieniec. Serio? Tego to bym się nie spodziewał, bo od ogrodzieńca jesteśmy jakieś 20 km, a tu taki żeton jeszcze w jakim pięknym stanie zachowania. Więc to muszę cię w ogóle do tego ogrodzieńca zabrać, bo w którychś filmikach też tam wspominałem, coś znaleźliśmy z ogrodzieńca i mówiłem, że pojedziemy. Także podjedziemy, weźmiemy Hanię dzisiaj i co, pojedziemy zobaczyć, nie? Ale to, co znalazłem, to robi niesamowitą wrażenie. Ja tego nie oddaję jakichś tam większych emocji, ale takie żetony majątkowe to są takie prawdziwe rarytasy wśród poszukiwaczy. Żeton ten był taką formą pieniążka zastępczego. Ktoś wykonywał jakąś tam pracę i nie dostawał kasiory do ręki, tylko właśnie taki oto żetonik. Nominał jeden. Takie żetony trafiają się z jedynkami, z piątkami, z dziesiątkami. Przyglądam tej starej blombie ołowianej, widzę na niej orzełka, ale nie mogę doczytać tych napisów otokowych. I ni cholera wie, co to było i od czego. Tak chodzę po lesie i nie mogę się skupić na poszukiwaniach. Ciągle myślę o tym żetonie dominalnym, który znalazłem i o miejscowości Neudeck, dzisiejszy ogrodzieniec. Żeton ten został wybity na potrzeby tego majątku. A miejscowość ta leży bliziutko mojego miejsca zamieszkania. Musimy tam się z Ewelinką wybrać. Zostańcie do końca. Jedziemy tam na pewno. Zobaczycie to jeszcze w tym odcinku. Kilka kolejnych dołków dało aluminiową jakąś podkładkę. Od łuski myśliwskiej dupkę. Gołębia obrączka zwykła i gołębia obrączka
aluminiowa. To może być coś starszego, ciekawszego, ale trzeba będzie to oczyścić. Raz, próba mikrofonu. 1, 2, 3. Uwaga, uwaga, ogłaszamy zakończenie poszukiwań. Wracamy do domku. W drodze do Ogrodzieńca jedziemy Hani pokazać wiatraki, bo zaciekawiła się, z daleka było je widać. Natomiast z bliska jeszcze nigdy nie widziała, a po drodze mamy takie fermy wiatrakowe, także dzieciaczek będzie mógł zobaczyć, skąd bierze się energia. O, się buja. No, pierdziele, widzisz, przywali się na mnie. Dojechaliśmy już na miejsce. O, tutaj pozostałości bramy wjazdowej. Nie wiem, czy dobrze widać. Zachowały się. No i tym brukiem trzeba dojechać do ruin pałacu. Hania wczuła się w rolę. Myśli, że tutaj skarby będzie mogła kopać. Oczywiście w tych miejscach nie można prowadzić poszukiwań. No ale jak tu dziecku wytłumaczyć? Prawda, Hania? Dotarłem już w miejsce, gdzie stał ten dworek, którego można kojarzyć z żetonem, którego znalazłem na poszukiwaniach. Dzisiaj to miejsce wygląda w następujący sposób. Zobaczcie. Praktycznie są to tylko ruiny. Zaraz wejdziemy tam wewnątrz tych ruin. Zobaczycie, jak to wygląda. Porośnięte drzewami. Jeżeli ktoś nie wczytałby się w literaturę lub by nie wiedział, na pewno nie skojarzyłby tego miejsca z dworkiem. Dworek ten był siedzibą, a zarazem też miejscem śmierci prezydenta Republiki Weimarskiej, Paula Hindenburga. Dawniej nabyłem tą pocztówkę. Spójrzcie jeszcze na jej rewers. Jest to pocztówka, która została wysłana w 1931 roku z pobliskiej poczty w Kisielicach. Dawniej nazwa to Freistadt. I tutaj już jest informacja, że jest to dom prezydenta, Reichspräsident von Hindenburg. Także piękny dokument, jeszcze do tego pisana widokówka przez jakąś osobę z okolic nabyła, wysłała jako pewnie pamiątkową widokówkę z odpowiednią sentencją, która jest tutaj napisana. Jak wrażenie? No żal taki trochę, że taki ładny dworek, a tylko ruiny pozostały po nim. No ale teraz widzisz, znasz miejsce czy pochodzenie tej monetki, którą znalazłem w lesie. No to fakt. Także tą monetę, powtórzę po raz kolejny, można wiązać z tym miejscem. Udało nam się odnaleźć zaginiony skarbiec rodziny Hindenburgów. Spójrzcie Państwo, w tym oto miejscu było wejście do skarbca prezydenta. Pewnie składowane tu były ważne dokumenty, całe bogactwo i broń. Gruba, żelbetowa ściana, ramy metalowe i oczywiście zbrojenia na drzwiach. Robi to niesamowite wrażenie. A jak skarbiec, to i muszą być skarby. Zobaczcie. Jestem ja. A gdzie drugi skarb? Drut wykopała. A co ty tam masz? Skarbiec to pieniądze, to też żeton, który został znaleziony. Muszę wam też wytłumaczyć sens jakby powstania takich żetonów. Te żetony były formą prywatnego pieniądza w tym majątku. Polegało to na tym, że właściciele ziemscy na swoje potrzeby produkowali takie żetony, jak ja znalazłem. Za wykonaną pracę, za określoną pracę, czynności, pracownik dostawał taki żeton, który mógł wymienić na przykład na jakieś produkty żywnościowe, piwo czy inne rzeczy pierwszej potrzeby w karczmie właściciela majątku ziemskiego czy w jego sklepie. Powodowało to, że pieniądz
miał ruch wewnętrzno-obrotowy. Właściciele majątku nie pozbywali się pieniążków, a osoby, które u nich pracowały, te pieniądze, w cudzysłowie, zastępcze, zostawiali u nich. Także to była pewna forma obrotu pieniążkiem wewnętrznym. Dzisiaj stanowią takie żetony niesamowitą pamiątkę, nie tylko lokalną, ale też już kolekcjonerską, bo rzesza ludzi zbiera takie pieniążki zastępcze, monety nominalne. No i też to kataloguje, opisuje. Dowiadujemy się więcej przez taki pieniądz dowiadujemy się więcej, jak funkcjonowało życie w XVIII czy XIX wieku. Tak kopałam, aż na oczy wykopałam. Co ty tam wykopałaś? Na oczy wykopałam. Na oczy? Pokaż, co tam masz. Pokaż, mamusi, co ty aż tam wykopałaś. Pierwsza moja moneta. Mamusia się nie zna, więc nie wiem. To jest moja pierwsza moneta. Dzisiaj? Gratulujemy. To jest moja pierwsza moneta. Gratuluję. Pokaż do kamery, co to za moneta. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.